Panie marszałku, panie ministrze, wysoka izbo, ja myślę, że projekt ustawy, ustawa o odpadach tak naprawdę porządkuje rynek gospodarki odpadami. W mojej ocenie nie jest ona rewolucyjna, ale właśnie jak najbardziej pożądana i powinniśmy ze wszech miar zabiegać o to, aby było szerokie poparcie dla wdrożenia tej ustawy. Myślę, że między innymi też dlatego, że dotychczas, no niestety tak jest, że brak wystarczająco wiarygodnych danych dotyczących gospodarki odpadami i to wynika też z systemu, który dzisiaj nie przynosi wymiernych i oczekiwanych efektów i tak jest, że te podmioty, które zobowiązane są do sprawozdawania w zakresie gospodarki odpadami, to niestety nie wywiązują się z tego obowiązku. Myślę, że procedowana w podkomisji, w której też pracowałam, ta ustawa była szeroko konsultowana i pan przewodniczący ze wszech miar uwzględniał też i wnioski, ale tak jak tu było już wcześniej powiedziane, to jest tak, że nie możemy manipulować ręcznie przy tej ustawie, ponieważ po prostu jest to za poważny dokument i zbyt skomplikowany, jeśli chodzi o treści merytoryczne. Natomiast ja mam pytanie, panie ministrze, bo też i branża odpadów zgłaszała do projektu ustawy uwagę dotyczącą regionalnych instalacji tak zwanych RIPOK-ów, gdzie nie zawarto definicji zakładów produkcji paliw alternatywnych i chciałabym, żeby pan minister odpowiedział dlaczego. Dziękuję.